Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Tę noc pełną łaski, gromadzimy się w naszym parafialnym Betlejem, przy naszym żłóbku, aby powitać wraz z zastępami aniołów tego, który przyszedł, aby zbawić człowieka. Bóg, niesamowita tajemnica, staje się zwykłym człowiekiem z wyjątkiem grzechu. Staje pośrodku nas, pośrodku naszego życia. Byśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej liturgii, w tej mszy świętej pasterskiej, przepraszajmy za nasze grzechy. Panie Jezu, Ty jesteś najwyższym pasterzem. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przychodzisz jako dziecko, aby szukać każdego człowieka. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty nieustannie ofiarowujesz się Ojcu za swoich braci i siostry. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Jak się wesela przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążysz na jego ramieniu pręt jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie, pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzięki. Dziś się Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Aleluja, aleluja, aleluja.
radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja! Aby się dać i zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać i zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł czas dla Maryi. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Tak co roku porządki, praca w kuchni, wigilia, pasterka i świętowanie. Który raz to już w naszym życiu te święta przeżywamy. Nieważne, który raz. Ważne jest, najważniejsze, to, co dzisiaj anioł mówi do pasterza. Zwiastuje wam radość wielką. Święta co roku nie są po to, aby się narabiać, ale przede wszystkim po to, aby mieć udział w tej radości. W jakiej? Ano, aby se uświadomić, że Bóg mnie kocha, że Bóg znowu chce się narodzić. Znowu mi przypomina o sobie, że dla mnie, nędznego człowieka, słabego i grzesznego, przyjął ludzką naturę. Że dla mnie stąpił z nieba, aby mnie odkupić. I chociaż nie było dla niego miejsca w gospodzie, to i tak przyszedł w zwykłej, lichej, betlejemskiej szopie, bo dla niego najważniejsza jest miłość. Bóg miłości. Bóg, który kocha. I każde święta Bożego Narodzenia są świętami, które nam mają o tym przypominać, że jestem kochany. Zwiastuję wam radość wielką. Bóg mnie kocha. Nędznego, słabego człowieka
który nieraz w swoim życiu upadł, ale nadal jest kochany przez Boga. Gdyby tak nie było, trzeba sobie tego przypominać.